Pomezania Malbork jest jedynym klubem, który w bieżącym sezonie zdołał pokonać Wybrzeże Gdańsk. Stało się to jednak nie w ramach rozgrywek grupy A pierwszej ligi, a w wojewódzkim finale zmagań o krajowy puchar. Na zapleczu Superligi podopieczni duetu Daniel Waszkiewicz-Damian Wleklak odnieśli komplet 8 zwycięstw i mecz z zajmującą 3. lokatę Pomezanią był dla nich nie tylko szlagierem 9. serii gier, ale i szansą na rewanż za odniesioną 2 tygodnie wcześniej porażkę. Goście lepiej rozpoczęli mecz i szybko uzyskali dwubramkową przewagę. Gdańszczanie dopiero po niespełna kwadransie, po rzucie Jacka Suleja, objęli pierwsze tego dnia prowadzenie 6-5, a 5 minut później odskoczyli na 3 trafienia przy rezultacie 10-7. Przyjezdni zaczęli łapać coraz więcej kar, a grający w przewadze czerwono-biało-niebiescy rozkręcali się z akcji na akcję i pierwszą połowę zasłużenie wygrali 17-10. 3 pierwsze bramki po przerwie zdobyła drużyna z Malborka, a szczypiorniści Wybrzeża dopiero po 5 minutach zdołali trafić do siatki. Sędziowie częściej niż w pierwszej odsłonie odgwizdywali przewinienia miejscowych i wysyłali ich na ławkę kar, a strata Pomezani cały czas wynosiła 3-4 bramki i tylko raz na 11 minut przed końcem zmniejszyła się do 2. Gdańszczanie jednak skutecznie i konsekwentnie odpierali ataki przyjezdnych aż do ostatniego gwizdka sędziego. Końcowy rezultat 29-25 oznaczał udany rewanż za potyczkę w Pucharze Polski. Wiedzieliśmy, że oni wiedzą, że mogą nas pokonać i na pewno też będą się spinali. To zwycięstwo nas bardzo cieszy, są kolejne 2 punkty. Trenerzy nas przygotowali mentalnie na ten mecz bardzo dobrze. Zagraliśmy dzisiaj słabsze zawody, zdecydowanie. Przede wszystkim zawiodła skuteczność w ataku. Goniliśmy, dogoniliśmy, myślę, w 45 minucie bodajże przegrywaliśmy 2 bramkami. Sprawa wyniku końcowego wydawała się otwarta, ale nie wykorzystaliśmy swoich szans. Kluczowym fragmentem spotkania wydawał się być 2. kwadrans pierwszej połowy, kiedy gospodarze zbudowali przewagę 7 bramek. Początek nie był zadowalający. Oni grali agresywnie w ataku, agresywnie w obronie i nie mogliśmy się przez to przebić. No jednak trenerzy nas w pewnym momencie zmotywowali. My sami też zaczęliśmy krzyczeć i drużynowo to wygraliśmy. Pomezania znacznie lepiej zaprezentowała się po przerwie i do końca walczyła o zwycięstwo. W drugiej połowie my żeśmy te straty zniwelowali do 2 bramek, więc jak najbardziej. No, ostatnie drugie 15 minut pierwszej połowy zagraliśmy bardzo słabo. Wybrzeże za to skutecznie nas skontrowało. W następnej kolejce ligowej lidera czeka spotkanie derbowe z SMS-em ZPRP Gdańsk. Przygotowujemy się do każdego meczu tak samo, także czy to jest mecz derbowy, czy to jest mecz innej rangi, to jest takie samo przygotowanie i mentalne, i fizyczne. Także będziemy się przygotowywać na 100%, żeby to wygrać. W 9. kolejce spotkań pierwszej ligi grały także pozostałe 2 trójmiejskie drużyny. Gdański SMS uległ w Kościerzynie Sokołowi 26-28, natomiast Spójnia Kardogdynia w Poznaniu wysoko przegrała z Grunwaldem 24-32.